swoją zespołowością wszystkich nas. To jest koszykówka, to jest piłka nożna, to jest siatkówka. W zeszłym roku siatkarze zostali drużyną, w tym roku wyróżniona została drużyna koszykarzy. Tak, no cieszę się, ponieważ chłopcy naprawdę zasłużyli. Na pewno niesamowite wydarzenie dla nas, koszykarzy i całego środowiska koszykarskiego. No niestety tylko przykre jest to, że prezes na scenie tak się bardzo, że tak powiem, skoncentrował, żeby wbić piłkę mi, a zapomniał o chłopcach, którzy się dzisiaj nie pojawili na gali. Adam Waczyński, Oleg Balcerowski, AJ Slaughter, którzy nie mogli dojechać. Adam Waczyński obecnie gra mecz, skończył mecz i teraz siedzi przed telewizorem, nas ogląda, dlatego pozdrowienia dla Adama. Dla mnie jesteś liderem tego zespołu, byłeś zawsze liderem i przede wszystkim kapitan naszego zespołu, dlatego wielkie podziękowania dla nich za to, co pokazali, ponieważ zrobili kawał dobrej roboty. Miejmy nadzieję, że teraz ten 8. miejsce na Mistrzostwach Świata będzie przekute na promocję koszykówki, na to, żeby koszykówka była bardziej popularna, żeby więcej młodzieży szło do koszykówki, troszeczkę mniej do siatkówki, miejmy nadzieję. I na koniec dnia miejmy nadzieję, że ci chłopcy z naszej reprezentacji będą mieli z tego korzyści w przyszłości. A wy zawsze zazdrościcie się.